25 października informowaliśmy o konieczności przyjrzenia się organizacji ruchu na ulicy Falka. Zasady ruchu obowiązujące na tej niewielkiej ulicy położonej niemal na skraju Suwałk budziły wśród jej użytkowników sporo kontrowersji. Droga jest położona w strefie zamieszkania i poza tym, że bezwzględne pierwszeństwo mają na niej piesi, to wszyscy zmotoryzowani muszą przemieszczać się w tym rejonie według zasady prawa wolna. A ponieważ na całej długości ulica Falka usiana jest zjazdami do posesji i parkingów, pojawiły się kłopoty. Użytkownicy dla usprawnienia komunikacji założyli, że jezdnia wiodąca wzdłuż osiedla jest drogą główną i każdy, kto nią jedzie, ma pierwszeństwo. Po naszym materiale i interpelacji radnego Marka Zborowskiego-Wejchmana oraz oględzinach dokonanych przez suwalską drogówkę, sprawa znajdzie swój finał w postaci zmiany zasad ruchu pojazdów. Do końca bieżącego roku, po dopełnieniu wszystkich procedur, na każdej z wewnętrznych dróg dojazdowych do tej jezdni ustawione zostaną znaki B20, zobowiązujące wszystkich kierowców włączających się do ruchu do bezwzględnego zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa jadącym ulicą Falka. Nie zmieni się natomiast nic, jeśli chodzi o ruch pieszych. Ulica nadal pozostanie objęta strefą zamieszkania, zatem piesi będą mieli tu bezwzględne pierwszeństwo, a kierowcy nadal będą zobowiązani do ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę.